Małe pachołki na ósemce położyć sobie w taki sposób, jak tutaj widzimy. One będą nam pomagały w złapaniu odpowiedniego kształtu tego naszego przejazdu, tej cyfry 8. Czyli będzie nam to szczególnie potrzebne i ułatwiało to nam będzie naukę jazdy na ósemce z większymi prędkościami, czyli na biegu numer 2 i na biegu numer 3, bo na początku nie potraficie poprowadzić w tym prostokącie odpowiedniego toru przejazdu i albo wyjeżdżacie z jednej strony, albo wyjeżdżacie z drugiej strony, albo wyjeżdżacie znowu za daleko, czyli wyjeżdżacie po długości z tej ósemki, dlatego ułożone w taki sposób te dwa pachołki pomogą nam w tym, żebyśmy ten odpowiedni tor przejazdu, tak zwaną, można tutaj to nazwać, nitkę przejazdu, złapali szybciej i łatwiej, dlatego że my w trakcie szkolenia podstawowego mamy niestety tylko 20 godzin, a tych zadań jest sporo. Tych ćwiczeń, które pokazuję i będę pokazywał również na kolejnych zadaniach, jest sporo. Czyli te 20 godzin to nie wiadomo kiedy nam zleci, jeżeli chcemy połączyć kurs podstawowy z taką podstawową techniką kierowania motocyklem. Jak się podoba, lajkujcie, subskrybujcie, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Powoli przyszedł czas na podsumowanie, czyli w następnym filmie pokażę zadanie egzaminacyjne, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze będzie technika kierowania jazdy sportowej.